Krystianem Niewansem, który, jak wiemy, wspina to nasze dzisiejsze bardzo głębokie, piękne, patriotyczne, religijne doświadczenie związane z Mszą Świętą, który pragniemy omawiać, zwłaszcza wszystkich tych, którzy w różnych miejscach na świecie oddawali największą ofiarę, jaką jest życie ludzkie. Będziemy po Mszy Świętej imiennie tutaj wspominali, za tą ofiarę dziękowali, ja to czynię w sposób duchowy w tej Mszy Świętej, ciesząc się, że gromadzimy się jako cząstka mistycznego ciała Pana Jezusa pod przewodnictwem kapłanów. Bardzo serdecznie ich tutaj wszystkich pozdrawiam i witam. Cieszę się, że tutaj przybyli z różnych miejsc. Do nas przemówi jako dzisiejszy nasz kaznodzieja zaproszony ksiądz dziekan dekanatu Lutowskiego, zarazem proboszcz tej parafii, świętego apostołu Piotra i Pawła, gdzie byłoby też wydane posługiwać w pierwszych latach mojego kapłaństwa, ksiądz Piotr Szkudlarek, który jest zarazem diecezjanem, duszpasterzem wszystkich organizacji harcerskich naszej diecezji, a jest ich aż 4. Jest pośród nas ksiądz Jacek Junak, zmartwychwstaniec ze Stanów Zjednoczonych, syn pana prezesa Sybiraku, pana Mariana Junaka. Bardzo się cieszymy tą obecnością, że dzisiaj tu pośród nas jest. Jest oczywiście były nasz ksiądz proboszcz, ksiądz Jokuła, który zapoczątkował wcześniej tą ścianę pamięci. Bardzo cieszymy się obecnością każdego. Drodzy, pragniemy ucieszyć się wszystkimi, którzy dzisiaj przybyli. Tak jak widzimy, na środku są poczty sztandarowe. Bardzo się cieszę każdą obecnością was wszystkich, różnych organizacji. Są nasi samorządowcy z naszego miasta Ostrowa, są samorządowcy z Raszkowa, z Podolanowa, są też fundatorzy tablicy, jest też oczywiście pan starosta i ze swoją tutaj, swoim otoczeniem są organizatorzy tej dzisiejszej pięknej uroczystości. Drodzy Drochowie, szanowni państwo, kilka dni temu w związku z zapowiadaną premierą od roku reżyser Jerzy Hoffman powiedział: niestety dzisiaj u nas kulturę i naukę spycha się na dalszy plan, a historię usuwa ze szkół, odrywając młode pokolenia od tradycji, przeszłości, a więc świadomości, skąd są, z czego się wywodzą. Patriotyzm uważa się za rzecz wstydliwą, podczas gdy odwołują się do niego carstwa na zachodzie i wschodzie. Zgromadzeni na dzisiejszej Mszy Świętej nie możemy do końca zgodzić się z takim ujęciem sprawy, bo nam zależy, by pamięć o historii pielęgnować oraz by historia dalej, zwłaszcza dla młodego pokolenia, była dobrą nauczycielką. Nie są to słowa rzucane na wiatr, bo potwierdzeniem tego są tablice, które dzisiaj zostaną odsłonięte i poświęcone na wieczną chwałę bohaterów, których będą ukali służba ojczyźnie i narodowi polskiemu. Świat zapadł się w nienawiści, brudzie i złej woli. Potrzeba nowych myśli i właściwego rozwiązania, którą jest Chrystusowa idea. Miłość i szczęście dostosować do potrzeb XX wieku. Trzeba potrzeby powyższe rozwiązywać w myśl danych zasad. Zasad, których istota często nie jest właściwie rozumiana przez nas. W usłyszanych słowach na przemian mowa o trzech wartościach, które dla Polaków istniały od zarania dziejów. Bóg, honor i ojczyzna.
trzecia zasadność zawieszenia na murach owych tablic. Niech one wołają o ludzi sumienia, dla których Bóg, honor i ojczyzna nie będą jedynie czczą deklaracją. Bo jeżeli my zamilkniemy, kamienie wołać będą. Módlmy się za zmarłych w sposób szczególny, za wszystkich, którzy ofiarowali swoje życie w intencji wolności naszej ojczyzny, aby Chrystus dał im łaskę zachowania życia na wieku. Ciebie prosimy. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Zabranie głosu przez organizatora, właściwie człowieka, który to wszystko rozpoczął, który poświęca temu wszystkiemu wiele swojego czasu, angażuje wiele wokół siebie ludzi i w ten sposób na naszych murach kościelnych powstawają kolejne tablice. Proszę bardzo, panie doktorze Niełatańsko. Kościół projektu architekta Franciszka Morawskiego z Poznania został zgłoszony na konkurs Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Jej budowę ślubował Sejm Czteroletni dla upamiętnienia uchwalenia Konstytucji 3 maja. Nie zbudowano go w Warszawie. Projekt po niewielkich poprawkach został zrealizowany w naszym mieście. Stał się Ostrowską Świątynią Opatrzności Bożej pod wezwaniem Kościołem, pod wezwaniem świętego Antoniego z Padwy. Na ścianach tejże świątyni od wielu lat powstawała Ostrowska Ściana Pamięci Narodowej. W dniu dzisiejszym odsłonimy i poświęcimy 4 kolejne tablice pamięci. Rok 1863 został ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej Polski rokiem powstania styczniowego. Tablica ufundowana przez Barbarę Rokicką, Łapuć i Wojciecha Łapucia upamiętnia te tragiczne dzieje naszej historii. Wypadki wojenne powstania rozgrywały się w ówczesnym zaborze rosyjskim,
ale około 3000 powstańców pochodziło z zaboru pruskiego. Udało się ustalić nazwiska blisko 200 powstańców pochodzących z ówczesnego powiatu odolanowskiego. Jedna z krwawych bitew, które echem odbiła się w całej Europie ówczesnych, rozegrała się pod Ludutowem i stąd obecność wśród nas proboszcza tamtejszej parafii, księdza harcmistrza Piotra Szkudlarka. Zginęło w niej blisko 100 powstańców, w tym również uczniów naszego pierwszego liceum ogólnokształcącego, naówczas Gimnazjum Męskiego w Ostrowie. W czasie wypadku w listopadzie 1918 roku, nazwanych Republiką Ostrowską i krótko po tym powstaniu, podczas Powstania Wielkopolskiego, Ostrów był siedzibą Sztabu Frontu Południowego. Kadrą dowódczą tego frontu upamiętnia tablica ufundowana przez gminę i miasto Raszków. Wielkopolanie wsparli w 1918 roku obrońców Lwowa i młodocianych jego obrońców Orlęta Lwowskich. Walczyli zarówno wśród Orląt, jak i w ochotniczej kompanii poznańsko-lwowskiej. Upamiętnia ich tablica ufundowana przez prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Ledwie co uzyskano niepodległość, trzeba było bronić przed agresją ze wschodu. W wojskach polskich, walczących na wszystkich frontach, nazwanych wojną polsko-bolszewicką, walczyło i ginęło wielu obywateli ówczesnych powiatów odolanowskiego i ostrowskiego. Tych bohaterskich żołnierzy upamiętnia tablica ufundowana przez gminę i miasto Odolanów. Witam w imieniu Obywatelskiego Komitetu Organizacyjnego wszystkich uczestników uroczystości, przedstawicieli parlamentu, przedstawicieli władz samorządowych i organizacji społecznych, przedstawicieli szkół z Ostrowa i powiatu ostrowskiego. Witam serdecznie mieszkańców miasta i powiatu, uczestników tej patriotycznej uroczystości. Proszę harcmistrza Zbysława Jerzewskiego o przeprowadzenie. Kolejnym punktem naszej uroczystości to posłonięcie tablic. Wieczna chwała walczącym i poległym uczestnikom Powstania Styczniowego 1863-1864. Tablicę tą ufundowały państwo Barbara i Wojciech Łapyć. Proszę o odsłonięcie. Dziękuję bardzo. W hołdzie walczącym i poległym na froncie południowym Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Tablicę tą ufundował pan burmistrz Jacek Bartczak, gmina i miasto Raszków. Proszę pana burmistrza o odsłonięcie. Wieczna chwała walczącym i poległym Orlętom Lwowskim w 1918 roku oraz ostrowianom, żołnierzom ochotniczej kampanii poznańsko-lwowskiej. Tablicę tą ufundował prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego, pan Jarosław Urbaniak. Proszę o odsłonięcie. Wieczna chwała walczącym i poległym uczestnikom wojen na wschodzie Polski w 1918-1921 roku. Tablicę tą ufundował burmistrz Odolanowa pani Ewa Dziubka.
celu poświęcenia tablic proszę o zabranie głosu i poświęcenia księdza prałata Pawła Kostrzewę, proboszcza parafii pod wezwaniem świętego. Te słowo uświęca wszystko. Zlej swoje obfite błogosławieństwo na tę tablicę, aby ci, którzy są przez nie upamiętnieni, otrzymali życie wieczne, a ich fundatorzy i organizatorzy dzisiejszej uroczystości obfite błogosławieństwo. Przez Chrystusa Pana naszego. Proszę Państwa, odbędzie się apel poległych. Apel poległych przeprowadzi przewodnik Binek, abyście wszyscy razem odpowiedzieli chwała poległym, oddając obronie ojczyzny to, co mieli najcenniejsze – życie. Bez skargi nie znamy śpiewu, wieniec cierniowy wrócił w naszą stronę. Do was wołam, co walczyli i polegli w powstaniu styczniowym 1869-1864. Stańcie do apelu. Chwała poległym. Niech choć życia walką krwawą niebu niebios istym znakiem. Celem w życiu święte prawo. Wytrwać, zostać, być Polakiem. Do was wołam, co walczyli i polegli na froncie południowym powstania wielkopolskiego 1918-1919. Alfonsie Breza, Aleksandrze Dubiński, Stanisławie Dybała, Marianie Gęgę, Bogusławie Gorgolewski, Józefie Idziok, Stanisławie Kamiński, Michale Lange-Wnukowski, Romanie Mędlewski, Wiktorze Michałowski, Marcinie Modrzejewski, Józefie Nocula, Stefanie Orzechowski, Stanisławie Polak, Wincencie Poprawa, Stanisławie Potaszny, Witoldzie Pusinkiewicz, Władysławie Puciata, Józefie Pyta, Nikodemie Schroeder, Felikcie Sobczyński, Mieczysławie Szwejbrowski, Janie Zyjmile, Stefanie Szymanowski, Edmundzie Ślusarski, Stanisławie Tir, Franciszku Twardowski, Władysławie Babrzyniak, Zygmuncie Wieliczka, Feliksie Witecki, Ignacy Wielki, Henryku Wężyk, Franciszku Ziętek, Tadeusz Łużycki. Stańcie do apelu. Chwała poległym. O mamo, otrzyj oczy, z uśmiechem do mnie mów. Ta krew, co z piersi broczy, ta krew, to za nasz Lwów. Do was wołam, obrońcy Lwowa, Olwęta Lwowskie, co swoje młode życie oddali za ojczyznę. Stańcie do apelu. Chwała poległym. Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni jej służbie. Do was wołam, ostroscy żołnierze, z ochotniczej kompanii poznańsko-lwowskiej, którzy polegli w obronie swojej ojczyzny. Stańcie do apelu. Chwała poległym. Nie grają im surmy, nie huczy im róg, a śmierć im pod stopy się miota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Do was wołam, żołnierze, którzy walczyli i polegli w wojnie na wschodzie Polski 1918-1921. Stańcie do apelu. Chwała poległym. Pamiętajmy o nich w modlitwach naszych dziś, jutro, zawsze. Składa pan starosta, pan przewodniczący i
wiceprzewodnicząca powiatu ostrowskiego. Witam pan prezydent, wiceprezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego, pan poseł. Proszę o wystąpienie doktora nieobecnego Krystiana. W tym samym czasie książkę autora będą harcerze roznosili do wszystkich pocztów sztandarowych. Drodzy Państwo, nasza uroczystość dobiega końca. Dziękuję serdecznie fundatorom tablic. Bez ich patriotycznego zaangażowania nie byłoby dzisiejszej uroczystości. Na ręce proboszcza parafii świętego Antoniego, księdza prałata Pawła Kostrzewy, składam podziękowanie za mszę świętą i poświęcenie tablic, a księdzu prałatowi harcmistrzowi Piotrowi Szkudlarkowi dziękuję za okolicznościową homilię. Podczas mszy świętej śpiewał chór nauczycielski pod kierunkiem pana Jerzego Wojtaszka. Dziękuję. Wyrażam ogromne podziękowanie wszystkim delegacjom, pocztom sztandarowym, organizacji społecznych i szkół. Ich udział w tej uroczystości to piękna lekcja historii dla nas wszystkich. Naszą uroczystość uświetnili muzycy Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej pod kierunkiem pana Mariana Sikorskiego. Dziękuję. Podziękowanie kieruję do harcerzy z Ostrowskiego Kupca Związku Harcerstwa Polskiego za pomoc w oprawie i sprawnym przeprowadzeniu uroczystości. Podobne podziękowanie kieruję dla członków Komisji Historycznej. Bóg widział. Ludzie pamiętali. A historia się upomniała. Poproszę harcmistrza Wysława Jerzewskiego o przeprowadzenie zakończenia. Do roty.